Witam w prezentacji i montażu 67 numeru okrętu wojennego Bismarck od Hachette. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy wieżę artylerii średniej LB2, płytę podstawy wieży artylerii średniej, lufy z kołyską, kółko zębate, lewą i prawą korupę wieży, wyłącznik krańcowy, makowanie przewodu i śrubki.
numerze została zmontowana górna część wieży artylerii średniej i został przymocowany wyłącznik krańcowy. Po montażu części z 67 numerów mamy zmontowane część kadłuba, 3 części górnego pokładu, podstawki, komin, testery z pojemnikiem na baterię i przewodem, 2 katapulty i samolot. Numer 67. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie pismarka, informacja o wydawcy. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, instrukcję montażu. Etap drugi. I pokazany pokład po montażu. Prince Engen, budowa w Kiloni. W kwietniu 1936 roku w stoczni Germanaway położono stepkę pod okręt, który prawie 2,5 roku później ochrzczono jako Prince Engen i zbudowano w trakcie państwowej fety. Zbudowany kadłub o długości około 208 metrów otrzymał w ciągu następnych 2 lat wyposażenie ciężkiego krążownika i w maju 1941 roku wypłynął z Bismarckiem na fatalną w skutkach operację Rheinburg. Kiedy 23 kwietnia 1936 roku w stoczni Krypy Germanienwerk w Kilonii rozpoczęto pracę nad kadłubem krążownika o symbolu J, nikt nie przewidywał, jak bardzo zmienne i niekiedy drastyczne będą losy nowego okrętu w ciągu następnej dekady. W tym czasie mało kto poważnie spodziewał się wybuchu kolejnej wojny światowej, co nastąpiło jednak już 3,5 roku później. Podczas wojny Prince Engen brał udział w różnych operacjach, które wszystkie przetrwał. Choć w niektórych przypadkach poważnie uszkodzony. Nie bez przyczyny okrętowi nadano przydomek Szczęśliwy Książę. Jaki to był rodzaj okrętu? Jak doszło do nadania mu australijskiej nazwy zwykłej dla jednostki niemieckiej? Jak wyglądał jego kadłub? Odpowiedzi na pytania udzielimy na następnych stronach. Krążownik od Waszyngtonu po Londyn. Prince Engen był ciężkim krążownikiem, nazwa tego typu okrętu pojawiła się dopiero na konferencjach morskich odbywanych po I wojnie światowej. Natomiast krążownik jako klasa pojawił się pod koniec ery żeglowców. W tym czasie, na początku XIX wieku, były to jednostki, które mogły szybko docierać do celu, pływając pod wiatr i realizując zadania zwiadowcze lub meldunkowe. Na krótko przed pełnieniem wielu następstw, przełomem wieku, nastąpił podział na krążowniki klasy od 1 do 4, w zależności od wyporności, opancerzenia i uzbrojenia. Były to krążowniki liniowe, krążowniki pancerne, krążowniki opancerzone i krążowniki pancerzone. Trochę później z klas tych wyłoniły się krążowniki ciężkie i lekkie. Zdjęcie zbudowania ciężkiego krążownika Prince Engen latem 1938 roku w stoczni Grenenwald w Kilonii na amponie Adolf Hitler i jego otoczenie. Zdjęcie informacji, że kolejny przykład narodowo-socjalistycznej scenizacji i sztuki propagandowej, widzowie i jednostki Kriegsmarine w szyku paradnym podczas ceremonii chrztu krążownika Prince Engen. Mamy zdjęcie informacji, że pochyła dziobnica krążownika o bardzo harmonijnej linii, okręt wiodący typu admirał Kipper Blücher na początku wojny na pełnym morzu.
przyjęcie informacji, że bezpośrednio przed podawaniem Prinzengen, kanclerz Adolf Hitler i wernerski regent Mikołaj Horthy von Bohemia wrócę na Amponę podczas przemarszu wzdłuż frontu kampanii honorowej. Mamy zdjęcie Magdy Horthy, żony węgierskiego regenta, podczas ceremonii chrztu. Zdjęcie imiennika ciężkiego krążownika, książę Eugeniusz Sobałcki, 1663-1736, na białym koniu oraz z epoki. Hunley. Mamy zdjęcie CSS Hunley, zbudowanego w 1863 roku w suchym doku w Harston w południowej Karolinie. Łódź podwodną zatopił okręt wojenny północnych Stanów w wojnie domowej USA. Obraz Konrada Wisse-Czempiona. Przekrój okrętu podwodnego Hunley. Członkowie załogi napędzają śrubę napędową ręcznymi korbami, podczas gdy sternik na dziobie prowadzi łódź. W przeciwieństwie do tego, co pokazuje rysunek, w rzeczywistości korba obsługiwała tylko 8 mężczyzn. Zdjęcie podniesionego w 2000 roku Hunley spoczął w specjalnym zbiorniku, co powinno spowolnić rozpad wraku. Bitwa pod Trafalgarem. Śmierć bohatera. Mamy zdjęcie chaosu na pokładzie Wiktorii podczas bitwy o Trafalgar. Walka rozgorzała już w pełni, gdy Nelson został śmiertelnie trafiony na swoim okręcie flagowym. Obraz Denisa Digertona. Mamy zdjęcie alegorii przewiezienia ciała Lorda Nelsona do Anglii. Brytania weźmie zmarłego bohatera z powrotem na ojczyste brzegi do Spithead 6 grudnia 1805 roku. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli prawa górna sekcja kadłuba i łącznik. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.